wiecie, na co przychodzi czas po epickim budowanku? Trochę mniej epickie sprzątanko. Przez jakiś czas pilnowałem się, żeby sprzątać od razu na bieżąco, jak tylko coś budowałem, ale odkąd posortowałem praktycznie wszystkie klocki, które miałem do posortowania, przestałem o to dbać, bo wcześniej motywowała mnie do tego myśl, żeby nie dokładać sobie do sortowania. No a jak już nie ma tej myśli, to tak średnio mi się chce tego pilnować na bieżąco, więc po każdym odcinku robi się taki bór. Manik, sprzątaj. Najgorsze jest to, że po takim chaotycznym budowaniu i niesprzątaniu na bieżąco robi się nowa szufladka na klocki na samym dole, na podłodze. Tyle rzeczy znalazłem na podłodze i nie liczę tutaj pozostałości strefy podwodnej i tego, co jest pod kanapą tam głębiej. A i tak by the way, pamiętacie, co było tydzień temu w poprawianku? Nie ma to jak robić poprawianko, a potem rozkładanko. No ale tak to jest z płytkami, one ciągle zmieniają swoje miejsca i chyba tak po prostu musi być. No dobra, ale jak to posprzątać? Jakie tutaj rady? Ja mam taki system generalnie, że zawsze się staram pozbierać wszystkie luźne klocki do jednego pudła i dopiero potem z tego pudła wkładam je tam, gdzie powinny być. Tak jest chyba szybciej, ale może tak po prostu mi się wydaje. Wykorzystam te podłogowe klocki. Strasznie dużo klocków zużyłem w ostatnim odcinku. A co gorsza, zużyłem ich z tylu różnych kasetek, że tak naprawdę teraz wiele z nich trzeba będzie kompletnie przeorganizować. Takie odcinki jak budowa skał po prostu robią trzęsienie ziemi w zbiorze klocków. Po pierwsze go znacznie uszczuplają, a po drugie wszystko, co mieliście do tej pory ładnie, elegancko ułożone, posortowane, posegregowane, zaczyna tracić sens, bo na przykład kasetki, w których były jakieś tam elementy, są już na tyle puste, że nie opłaca się ich trzymać osobno. Trzeba to mieszać z czymś innym i tak dalej. Generalnie jest dużo wolnych kasetek, ale trzeba to naprawdę na nowo przejrzeć i przeorganizować. No dobra, takie szybkie sprzątanko mamy za sobą, przynajmniej jeżeli chodzi o te kasetki. Nie będę tutaj teraz tego wszystkiego na nowo sortował, bo będzie z tym dużo więcej zabawy. Chcę wam pokazać, co sobie kupiłem. Takie duże szufladki, największe szufladki, jakie mam. Niestety one nie są idealne dla mnie. Idealne szufladki dla mnie musiałyby pasować idealnie do tych Ikeowych regałów. Jeżeli wiecie, gdzie takie kupić, dajcie mi znać, bo wszystkie, które ja znajduję, są za małe. A jestem pewien, że na pewno można kupić takie, które idealnie będą tutaj pasować. A po co mi takie wielkie szufladki do płytek? Tutaj będą briki i myślę, że w trzeciej będą ramy do okien. I teraz pewnie nasuwa się wam pytanie, ale Radkens, przecież tu masz szuflady, dlaczego nie możesz z tego korzystać? Mogę, z tego też korzystam, ale tu mam takie rzeczy, które są wyciągane bardzo rzadko. A te klocki są akurat bardzo często potrzebne i ja muszę mieć je wyciągalne. Muszę mieć możliwość wyciągnięcia sobie tej szuflady, położenia gdzieś w Lego mieście, żebym miał po prostu lepszy, szybszy dostęp. Z tamtą szafką tak nie zrobię. Tak, to moje dotychczasowe pudło na przechowywanie brików. Ja ich już tutaj nie rozdzielam. To są briki tak zwane budulcowe, które służą do podwyższania terenu i mam tutaj dłuższe i krótsze. No, ogromna większość to są 2x2. Właśnie widzicie, dlaczego to rozwiązanie jest złe. Bo one tutaj wchodzą pod ten karton i to generalnie trochę komplikuje. No mało tego mam w tej chwili, ale powoli zbliżam się już do takiego momentu, że nie będę tego potrzebował do budowy Lego miasta, bo będę miał wszystkie milsy, będę miał wszystko pobudowane i generalnie myślę, że jeszcze 2-3 zakupy takich briczków i to będzie wszystko, co mi się przyda w tym projekcie. Tory też się walają, jakieś płytki, wszędzie jest bałagan, no wszędzie. Przydałaby mi się jeszcze jedna półka, będę musiał kiedyś tutaj zamontować półkę, mam tutaj taką gołą ścianę, ale nienawidzę wiercić w tych ścianach. W starym budownictwie wiercenie to jest piekło. W ogóle uwielbiam to w moim Lego roomie. Siadam sobie, a tu w dupę wbijają mi się płozy od śmigłowca. Przed chwilą doszła do mnie straszna myśl, bo kiedy dotarło do mnie, że czas na wrzucenie wszystkich moich ram do okna, do naszego nowego pudła, połączyłem kropki i wyszło mi, że ja będę miał mnóstwo takich części, które potrzebne mi były wcześniej do budowy wieżowca, ale teraz nie będę ich wykorzystywał, bo choć będę budował wieżowiec tutaj, to ten wieżowiec nie będzie zbudowany w ten sposób. Więc ja będę miał tych części, nie wiem nawet ile, nie chcę zgadywać, ale mnóstwo, mnóstwo niewykorzystanych i mogę to wykorzystać jako budulec do skał. Kompletnie o tym nie pomyślałem. Tyle klocków zmarnowanych. To jest właśnie piękne w Lego, zawsze można coś zrobić lepiej, wydajniej, szybciej, ładniej. Dużo ram i szybce, nie?
mam tutaj jeszcze tyle tego. Kilka lat kupowania Lego City. W Lego City tego typu elementów jest dość dużo, bo praktycznie wszystkie większe zestawy w znacznym stopniu składają się właśnie z tego. Plus, no tak jak mówiłem, ja kupiłem tego bardzo dużo do budowy wieżowca i teraz właściwie trochę nie mam co z tym zrobić. Muszę jeszcze rozkminić, co zrobić z drzwiami. Drzwi chyba będę wymontowywał i trzymał je osobno. Z tego wszystkiego wyszła jakaś absurdalna liczba tych ram. One mi się tu nie chciały domknąć, więc powyciągałem wszystkie takie niestandardowe. No prawie wszystkie. Wyciągnąłem te, które mają dwa study szerokości i takie dziwolągi narożne. Ale kolejnym pytaniem tutaj jest to, co zrobić z szybami, bo jak widzieliście, część tutaj, ogromna część tych ram ma zamontowane szyby, a ja mam oprócz tego szyby jeszcze osobną. I tak głupio mi przechowywać je trochę tutaj, a trochę tutaj. Widzicie, tutaj mam szyby, tutaj mam różnego rodzaju inne elementy, które wchodzą w ramy, drzwi. Jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo i muszę to jakoś wszystko usystematyzować. Nie będę robił tego dzisiaj, bo to jest temat na cały osobny odcinek pewnie. No i widzicie, tyle z tych takich wielkich pudeł. Tak naprawdę to pięterko jest w całości zapełnione. Tutaj jest bieda, no bo bardzo dużo zużyłem ostatnio. Tak samo jeżeli chodzi o płytki, chociaż płytki i tak są dość mocno przepełnione. Jeżeli chodzi o nieposortowane części, to ja mam jeszcze cały czas tutaj pudło tych części pojazdowych, gdzie część z nich posortowałem, ale tutaj zostaje jeszcze ogromna większość i nie wiem, co z tym zrobić. Nie, nie oddam tego spokojnie. No ale jeżeli chodzi o te duże szufladki, to myślę, że dokupię ich więcej, chyba że polecicie mi jakieś takie idealne, albo ja znajdę, które będą mi pasować do tego Ikeowego regału i zbuduję sobie z tego taką wieżę, bo to też chyba jest modułowe. Mam nadzieję, że to jest modułowe. Zakładam, że wszystkie takie szufladki są modułowe i można je łączyć. Jeżeli nie upcham tego tutaj, a będę to upychał tutaj tylko jeżeli mi to będzie idealnie pasować, to mi idealnie nie pasuje, więc pewnie to postawię gdzieś tutaj. Może zamiast tych szuflad, a te szuflady dam gdzieś pod Lego Miasto. Napiszcie, jakie wy macie pomysły, jak wy ogarniacie klocki. Ja się z wami żegnam, bo chciałem, żeby to był taki mega szybki vlog. Dzięki, na razie, cześć.